Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Święty Jacek od Rowołż. Grób. W klasztorze ojców dominikanów w Krakowie. Obraz. Przedstawia świętego Jacka unoszącego najświętszy sakrament i figurę kamienną Matki Bożej. Życie. Święty Jacek i Czesław to rodzeni bracia. Wychowywali się razem na zamku w Kamieniu na Śląsku Opolskim. Uczyli się również razem za granicą, a po powrocie święty Jacek został jako kapłan archidiakonem w Gnieźnie. Pojechali później obydwaj z Iwonem, biskupem późniejszym krakowskim, do Rzymu. Tam Iwo przedstawił obydwu braci świętemu Dominikowi, który ich przyjął do swego zakonu. Po powrocie do Polski bracia podzielili się pracą. Czesław wziął ziemie czeskie i śląskie. Święty Jacek zaś Polskę, Litwę, Ruś i Prusy. Kilka lat przebywał święty Jacek w Krakowie. I tu w klasztorze kształcił kleryków. Stąd też wysłał zakonników na Litwę, Wołyń, Podole i Węgry. Sam zaś udał się do Kijowa. W roku 1240 musiał uchodzić z Kijowa przed Tatarami. Cudownie uszedł stamtąd, unosząc ze sobą najświętszy sakrament i kamienną figurę Matki Bożej. Przybył do Halicza i tu w kościele złożył te najświętsze skarby. Lecz gdy tylko w Kijowie i okolicy odbudowano spalone kościoły, wrócił tam i pracował dalej nad nawracaniem niewiernych, a nawet Tatarów. W ostatnich latach swego życia zwiedzał wszystkie klasztory dominikańskie w Polsce, którymi otoczył nasze ziemie jakby murem obronnym przed pogaństwem. Gdy przybył do Krakowa, zasłabł i w sierpniu umarł. Papież Klemens VIII zaliczył Jacka w poczet świętych w roku 1594. Legenda. W drodze powrotnej z Rzymu do Polski zatrzymywał się święty Jacek w Niemczech, na Morawie i w różnych miejscowościach, gdzie już zaczął głosić pierwsze swe nauki. Wiedziano o tym w Krakowie i z niecierpliwością oczekiwano przybycia świętego Jacka. Wreszcie naznaczono Dzień Wszystkich Świętych na jego przyjęcie. Niestety, uroczystość przyjęcia nie udała się, bo obfity deszcz zmusił zebranych do chronienia się po domach i kościołach. Zostali tylko na rynku szewcy. Do nich zwrócił się święty Jacek ze słowami: „Wasz cech będzie mi wierny”, i pobłogosławił ich. Od tego czasu szewski cech nosi baldachim w czasie procesji Bożego Ciała w kościele dominikanów. Sam zaś Leszek Biały, który przyszedł powitać świętego Jacka, upadł na kolana. Zdziwiony święty Jacek zachowaniem się księcia zawołał: „Jestem tylko człowiekiem, nie mnie należy się taka cześć”. Książę odpowiedział: „Nie tobie ją oddaję, lecz Marii, Królowej Nieba, którą widzę, jak cię otacza swą opieką”. Modlitwa. Boże, który nas błogosławionego Jacka, wyznawcy Twego, doroczną uroczystością rozweselasz, spraw miłościwie, abyśmy pamiątkę jego przejścia do nieba obchodząc, przykłady jego życia naśladowali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje w Trójce jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.